Dzień dobry, witam was pięknie na kolejnym odcinku z jednego bloka razem z Dominiką i Strelem. I słuchajcie, zaszła pewna komplikacja, ponieważ niestety, ale usunęły nam się wszystkie, ale to wszystkie rzeczy, które mieliśmy na świecie i teraz odwzorowywaliśmy to wszystko, dlatego się może nie zgadzać, jeżeli chodzi o liczbę bloków. Dominika ma tylko 71, ja mam 700 ileś tam, a Trello ma 0. Nie pomagał. Trello nie pomagał w ogóle. Słuchajcie, próbowaliśmy odwzorować wszystko, więc jeżeli coś nie będzie grało, na przykład z itemami, które mamy, bo nie wiemy, które wyrzucić, które nie, gdzieś tam się staraliśmy to zrobić tak jak trzeba, ale no cóż, to co nam rozwaluje creepery, jeżeli chodzi o itemy, to ciężko nam jest to odwzorować. Zanim zaczęliśmy nagrywać, jest jedna sprawa. Dominika zaczęła kopać sobie, żeby nabić bloczki. I zobaczcie, co nam wyskoczyło. Wyskoczył nam biały lisek. Piękny biały lisek, który niestety, ale który zabił kurczaka. Dokładnie. Zjadł kurczaka, wcale on nie jest piękny. O, o i uciekł, patrzcie. Patrzcie, jak on w ogóle biega. Jak ucieka. Patrz, pa. To jest drugi, pa jak skoczy. To jest drugi Ozzy. Pa jak skoczy, no to on to jak Ozzy dokładnie. Ozzy. Gdzie ty uciekasz, no? Gdzie ty biegasz? No i słuchajcie, nie wiemy, co mamy z nim zrobić. Jaki on ma puchaty? Jak to nie wiesz? Trzeba go stąd zrzucić. Myślisz? Zrzucamy go? Nie, no nie. Ja bym go zostawił, bo on jest taki piękny i... On jest na hita. On jest na hita. Jak mnie korci. Dawaj go! Nie. Dawaj, stop. Słuchajcie. Uspokójcie się. To jest jeden z naszych, kurde, domowników na wyspie. Musimy się, wiecie, musimy go polubić, no. Biedny, musimy zobaczcie, go no. Musimy go wytresować, tylko nie wiadomo jeszcze jak. Nie możemy zjadać naszych dobra, zwierząt. Dobra, ja kopię. Wiecie co? Wydaje mi się, że go się da wytresować wędką. W sensie rybami, rybami dokładnie. Ja mu trzeba zrobić zagrodę. Ej. No, to w ogóle trzeba powiększyć wysepkę. Słuchaj, Trello. Mam plan dla ciebie. Zrobiłem ci wędkę. Jako, że ty lubisz łowić ogólnie, to proszę bardzo, możesz wyłowić parę rybek i spróbować go oswoić rybkami. Tutaj da się coś złowić faktycznie w tym? No da się. Nie jasne, wiem. Że tak. Dawaj wędkę, ci pokażę. A widzisz tam jakieś no? ryby, Peter? Czekaj. Uwaga. No ja cały czas mam wrażenie, że jest branie. Co jest? Daj mi tą wędkę, daj spróbować. Dobra, ja robię płotek. O jest! Branie! Miałeś branie? Było? Tak, było. Trzeba być wytrwałym, no co ty, na ryby nie chodziłeś? No ja byłem, a czyli jak da się złowić, no to ja sztywnie. Da się, dobra, to ci już zaraz rzucam, tylko złowię jedną. Starczyło. O, jest! O nie, złowiłem. O, jest jakaś ryba. Ale to jest jadowita. Nie została nam tylko świnia, krowa i dwie maszromy. Na szczęście mamy co jeść z nich, więc jest git. A ty tutaj co robisz, Dominika? Zagrodę na co? Nie wiem, na kwiatki, na roślinki, nie wiem na co. A jest jeszcze trzeba dirt? Trzeba coś robić w swoim życiu, nie? A jest jeszcze dirt? Ja, słuchajcie, w tym odcinku zrobię tą farmę. Po prostu, najnormalniej w świecie. Bo potrzebujemy arbuza, melona. Robisz farmę? Tak, i słuchajcie, mam pomysł, zrobię gigantyczną farmę melona. Bo każdy, kto ogląda moje odcinki z Minecrafta, wie, że ja uwielbiam melony. Melony są najlepszym żarciem, jaki może być. Dobra, słuchajcie, i mamy gotową farmę. Piękna farma, jak na razie tylko tyle możemy, bo mamy tylko jedną marchewkę. Piotrek zrobił faremkę. No, ładna, piękna. Co? Tam są arbuzy, tu są dynie, a tutaj jest jedna marchewka, bo musimy mieć więcej marchewki. Chyba, że macie te moczki kostne, to możemy już teraz powiększyć. Są, tak. Uuu, ja je wrzuciłam chyba do skrzynki. Ej, dużo już tych marchewek będziemy mieli. Ej, sztos! Kto lubi marchewki? Dobra, słuchajcie, mamy wszystkie narzędzia. Nieskończoność grzybowej z krowy grzybowej. Dobra, jak myślicie, kiedy dostaniemy w końcu pierwsze diamenty? Ja nie dostaniemy. O, co to? O, królik! Co tam masz? Dominika, królik! Cześć! Zajączku! O, królik! O, jaki słodki on jest! Szkoda, że się nie da oswoić. A może da się? Ej! Zaraz, marchewka! Jaki słodki króliczek! Da się? Szkoda by było, gdyby spadł. Szkoda by było, gdyby... Nie! Zostaw go! Stary! Nie rób tak! Jej, zostaw królicia! Masz króliczku, masz. Masz, nie mogę więcej. Trello, czemu ty zrzucasz zwierzęta stąd? On chce być jedynym zwierzakiem na tej wyspie. Wszystko już się przekonał, że nie warto jest zabijać innych zwierzęta. Stary, słuchaj, a co by było, jeżeli by się pojawił nagle żółw kolejny? To byś się czuł zagrożony? Będzie pani żółwica. To zrobię, wezmę go na bok i zrobimy więcej żółwi. Dobra, mi się już nie chce kopać. Ja chcę kopać, bo ja nie mogę się doczekać, kiedy będą diamenty, a jak ja kopię, to wtedy wiecie, jestem szybciej, bliżej do diamentów. Skrzynka w skrzynce, inserpcja. Dobra, jedziemy, kopiemy. Robię da. Kopiemy, szukamy diamentów, Trello. Powiedzcie mi, dlaczego ten dirt tutaj... Uwaga na główkę! Ej, ten czemu jest taki szary? Okej, chciałam powiedzieć, że ten basen pod blokiem będzie się idealnie nadawał, żeby... jaki co to jest? Co jest? Mamy niedźwiedzia! O co chodzi? Wjeżdżaj do zagrody już do innych zwierząt. A nie, w sumie... Już do rodziny, tam nie, chodź do wody. W sumie tam wody. Są świnie. O, złoto! Złoto pierwsze. I redstone. Co jest? Ej, co ty, Dominika, robisz? Słyszałem! Co? Czemu ty to robisz?
Patrz, co tego niedźwiedzia co robi. Patrz, no, ale to ona go zaczęła bić przecie. Nie, on jest agresywny. Nie jest, zostaw go. Widzisz? Idź, idź, zostaw go. Zostaw. To jest mój niedźwiedź. Idź, bo będę go bronił. Czemu wy zabijacie wszystkie zwierzęta? Tam. No bo niedźwiedzie nie są miłymi zwierzaczkami. Jak to nie? Popatrz, jak się przytula do mnie. O, patrzcie, jest lisek chytrusek znowu. O nie. Ej, dużo tych listków. Lisek. O, jest, następny. Czemu on trzyma? Trzyma kawałek patrzcie, drewna. No. Ej, co ty zakosiłeś mi drewno? Oddawaj drewno. Oddawaj drewno! Jak uciekł! Oddawaj drewno! Patrz, stamtąd nie ma do mnie. Ej, lisek. Nie, ja nie chcę cię... Czemu ty nie chcesz tego jeść? Mięsko. Czemu ty nie chcesz jeść tych kurde ryb? Kopiemy sobie, kopiemy, nic się nie stało. A co, zrzuciłeś go? Przypadkiem. O Jezu! Idę zabić tego niedźwiedzia. Nie! Nie! Nie, nie! Zostaw go! A! Zostaw! Nie! Lis za niedźwiedzia. Mam Jezu, co ja tu z nimi mam, słuchajcie, no co to ma niedźwiedź, być? Niedźwiedź Bartosz był w porządku. Właśnie, to był Bartuś. O, niedźwiedź wilk. Bartosz. Siema, wilk. Puchatek. Masz patyk. O, jest, jest szkielet. Czekaj, nie wyrzucę go tylko. Dawaj mi kości, dawaj kości, gnoju. Dawaj kości, o, już. Jest. Co on się ubrał w ogóle? Ty? Jest, są kości. Piesku, piesku. Na imprezę się ubrał. Jest, ma psa! Ma pieska, zostań tu piesku. Ej, dobra, o. Słuchajcie, tego pieska możemy już mieć. To jest przyjaciel rodziny, jak go nazywamy? On będzie się nazywał Bolek. Ej, ale powiem wam, że naprawdę mi się spodobało imię Bartuś, jak powiedział to Trello. Bartuś? Bartuś, no. Może być piesek. Może być piesek Bartuś? Piesek Bartuś. Nie. Tylko, że to jest ludzkie imię. No właśnie, Dominika zawsze mówi, że psy nie powinny mieć ludzkiego imienia. No bo ja nie lubię, jak ktoś ma zwierzę, tak jakby ktoś miał zwierzę o nazwie Dominika albo Piotrek. I by było choć Piotrek do nogi. W sumie, przepraszam wszystkich Bartusiów. Jak byś się czuł, Trello? Normalnie. Nie, ja w sensie nie miałbym problemu z tym zbytnio, jakby był pies Piotrek, chociaż nigdy w życiu się nie spotkałem z tym, więc nie wiem w sobie. Dobra, złota dużo widzę. Ej, skoro złoto się już teraz pojawia i kolejny króliczek, w ogóle dużo tych strasznie zwierząt tutaj wylatuje, więc no. Myślę, że nie trzeba się aż tak bardzo bać. Słuchajcie, jeżeli jest tak już złoto, to oznacza, i było żelazo, że oznacza, że niedługo diamenty będą. Oj, tak. Mam nadzieję, że w tym odcinku, słuchajcie, jeszcze zobaczymy diamenty. A ty jesteś zakładny na te diamenty. No co? No bo diamenty. Co ci po tych diamentach, Piotrek? No nie wiem, że będziemy je mieli, to jest dla mnie jakieś osiągnięcie takie, nie? O, mamy fajną sadzonkę ciemnego dębu. A wy widzicie, co ja wam robię? Niech to urośnie tutaj. Urośnie. Robię nam taras na wakacje. Pokaż. Ale ładnie! Jaki domek w ogóle, co tu się będzie działo? No. Co ty, ja ty robisz jakiś imprezowy domek? Wiecie, co jest mega przykre? Że cała ta wyspa jest zrobiona z ziemi i tylko te miejsce, gdzie jest krowa i zwierzaki jest zrobione z ziemi. Bez kitu. I one tak się patrzy, jak podchodzisz do nich. Jeść, no. jeść. One powinny się cieszyć, że nie jedzą, bo dzięki temu to oznacza, że ich nie tyjemy, żeby je zjeść później. Tylko po prostu chcemy je trzymać. O nie, piesku, co jest? Czemu ten piesek jakiś wkurzony jest? Warczy? Dobra, Dominika, masz, weź go, polub. Brudny piesku. A jest drugi pies. Brudasek, chodź. A czemu on jest taki zły? A, bo jest królik. Pa, jak się schował królik za sadzonką i się patrzy. Co tu się A dzieje? No? O nie! Nie, chodź tu, kochaj. O, masz pieska. Siad. Dominika, jak nazywasz swojego pieska? Ja swojego? A, to jest dobre pytanie. Mój będzie się nazywał Hunter. Hunter? O, spoko. Hunty. Ej, twój siedzi, bo ty mu nie pozwoliłeś wstać. Czemu mnie bije? Czemu ty mnie atakujesz? Przecież Hantuś jest grzeczny. Ale przecież on mnie atakuje. Przestań, Dominika! Zazdrosny jest. Weź! Ale ja go tylko kością biorę. Ale nie każ mu... No weź, spadaj, Hunter! O nie, to tak się robi. A Dominika, nie, przestań! Przestań. Siad, Hunter! Siad! Chodź tu, Hunter, już! Czemu ciebie? Koniec! Czemu ciebie? Bo zazdrosny jest to. Złotko. Ej, twój pies się zepsuł, Piotrek. Cały czas siedzi w tym samym miejscu. Bo ja mu tak kazałem. On mi się nie zepsuł, tylko właśnie się słucha. Jest bardzo dobrym pieskiem. Leniwy pies. O, jest kolejny piesek. Dobra, Trello, twój piesek. Ej, ten jest, ma jakiś czerwony gałek. Tak, tak, ale czekaj, nie zabijaj go, daj mu kości. Ma czerwone, bo go nie ujarzmiłeś, Trello. A masz kości? Mam. O, masz też, każdy z nas ma. Ale sztos. Ej, już przyjaciel na zawsze, dobra. Dobra, mój jest w domku. Siedź. Mesjasz! Piotrka jest na parapecie. Czemu Mesjasz? Mesjasz, co to Boże. Mesjasz, Hunter i co? Bartuś. I Bartuś? Bartuś jest słodkie, no ale tak jak mówię, no to jest imię ludzkie. I to co? Zapytaj wszystkich Bartusiów, czy im to pasuje. O, jest! Udało się w końcu! W końcu upgrade. Dominika, czekamy na upgrade'ik. O! 23 sekundy, strzelajcie! Co będzie? Co wyskoczy jako pierwsze? Żółw! Tak. Ja strzelam, że będzie diament. To będzie diament. W końcu będzie diament. Zobaczycie. Żółw. Uwaga. Żółw. 3, 2, 1. Zabieraj to. Co to? Co? Co to jest?
Co to jest? Prismaryn? Ja tego nie mam. Prismaryn? O co Prismaryn? Chodzi? Rozmaryn. Co i to ma być? Może rozmaryn. O ja pierdzie, ja miałem nadzieję, że tu będą diamenty. Co jeszcze coś różowego? Dobra, słuchajcie. Zobaczymy w następnym odcinku, co tu będzie. Jeszcze lapis lazuli. Dobra, no, może dobra. Diamenty są naprawdę już niebawem. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Już w następnym myślę, że będą diamenty. Także subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, cześć.